Kierunek naszego działania to jest Bóg. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje. Mocą swoją broń mojej sprawy. Psalmista nie wchodzi w relacje z tymi, którzy go prześladują, ale oddaje się Bogu. I to jest obrońca. Bóg jest tym, który potrafi rozwiązywać konflikty. Bóg jest tym, który potrafi obronić naszą sprawę. Zbyt często nasze doświadczenie podpowiada nam, że kiedy sami radzimy sobie z naszymi wrogami, naprawdę dopuszczamy się niesprawiedliwości i krzywdy. Że jeżeli sami zaczynamy się bronić, to wcale nie usuwamy zła spośród tego świata. Że często nam brakuje tej mądrości i umiejętności znalezienia autentycznie wroga, którym jest duch podziału, duch wrogości, bezbożność, odejście od tego, co dobre i sprawiedliwe. I po prostu walczymy z człowiekiem, a nie z mieszkającą w nim ciemnością. Bóg nigdy tak nikogo nie będzie bronił. Bóg nigdy nie stanie się wrogiem żadnego człowieka, nawet grzesznika, ale będzie wrogiem grzechu i zła. Dlatego ufne powierzenie się Bogu i takie z głębi serca zaufanie Mu, że obroni nas w sytuacji konfliktu czy działania ludzi wrogich, prowadzi do otwarcia nas, całej tej relacji i tej sytuacji, na zbawcze działanie Pana Boga. I On nie tylko nas potrafi uratować, ale także potrafi uratować naszych wrogów.